No, jak widać, wynik bardzo dla nas satysfakcjonujący. Cieszymy się bardzo, że wygraliśmy na inaugurację z bardzo mocnym zespołem, który nie ukrywam, widać, pokazał swoją piłkarską jakość. My przedstawiliśmy przede wszystkim się wolą walki, taką determinacją, tu szacunek dla chłopaków, którzy przy postracie takiej trochę dosyć głupiej bramki się podnieśli i wyciągnęli ten wynik dosyć fajnie, bo na 3-1 mogliśmy tam jeszcze tą czwartą bramkę zdobyć. Bardzo dobre zachowanie obrońcy, który był z linii. To prawda, też Sandecja miała swoje sytuacje i tutaj kapitalną interwencją popisał się nasz bramkarz, który pozwolił nam być w grze dalej i mówię, no cieszę się bardzo, że żeśmy tak w trudnym momencie, w trudnej pogodzie, z trudnym przeciwnikiem zapunktowaliśmy pełną pulę, także jesteśmy mega zadowoleni. Gdyby pan trener miał taką statuetkę i mógł ją przyznać najlepszemu zawodnikowi meczu, to Konrad by otrzymał tą statuetkę? Oj, musiałbym go podzielić na kilka części tą statuetkę, ponieważ no Konrad się zagrał kapitalny mecz. Świetny mecz zagrał też Kostia. No i to trzeba też tutaj pokłony dla naszego bramkarza, który no w takich momentach wyjmował takie piłki, że aż na głowę się opaliśmy. No tą, co na 2-2 była na początku drugiej połowy, to ja sam do teraz nie wiem, jak on to wyjął, czym on to wyjął, co on zrobił. Także ta statuetka musiałaby pójść naprawdę na dużo kawałków. Jeszcze na sam koniec zapytam, czy Olimpia Grudziądz to już jest zespół gotowy, czy jeszcze widzi pan przestrzeń? Nie, spokojnie, no jak widzieliście nawet w dłuższych fragmentach gier, jaka była różnica nawet w prowadzeniu meczu przez Sandecję, gdzie oni normalnie pełen 5 tygodni się przygotowywali. Trener Karwarski sam wspominał, że miał tutaj od pierwszego dnia już wszystkich chłopaków. My jeszcze chyba w tym tygodniu podpisywaliśmy chłopaków, którzy gdzieś tam wchodzili do zespołu i tu jeszcze długa praca przed nami, jeszcze będziemy na pewno popełniać błędy, jeszcze na pewno będzie widać, że brakuje nam gdzieś tam zgrania, no ale myślę, że z każdym tygodniem, z każdym miesiącem daleko idąc, ten zespół naprawdę będzie grał już tak jak chcemy i będzie sprawiał radość wszystkim kibicom, no bo wiadomo, że u siebie wygrywać to jest przede wszystkim podstawa. Na wyjazdach też, jak zapunktować, to też fajnie. Mówię, no jeszcze troszkę czasu potrzebujemy i tu też prosiłbym kibiców o cierpliwości trochę, bo mówię, no ten czas jest dosyć krótki. Aczkolwiek widać, że ten zespół się fajnie tutaj ze sobą żyje. Ci nowi zawodnicy się zaaklimatyzowali, współpracują świetnie ze sobą. Czy Kostia, który strzela się dwie bramki, przyszedł 2 tygodnie temu i już jest wyznaczony do rzutów karnych, więc to też widać, że gdzieś jakaś jakość tu jest. Spróbujemy to gdzieś tam uzewnętrznić, żeby to jeszcze poszło na fajną taką jakość piłkarską i tworzenie fajnych widowisk. Przegrywamy to spotkanie, jest nam pewnie przykro, szkoda, bo przyjechali nasi kibice bardzo daleko i zobaczyli kolejny raz Sandecję, która przegrywa, ale wydaje mi się, że my z tej porażki wyciągniemy bardzo szybko wnioski i od następnego meczu będziemy już punktować. Panie trenerze, czy pan podchodził do tego meczu z takiego punktu widzenia, że tak, że te drużyny mogły dzielić różnica dwóch klas, bo jeszcze przecież przed tym meczem, czy też w poprzednim sezonie te dwie klasy różnicy były? Czy pan do tego tak podchodził, że no, jednak macie taką przewagę pewnego rodzaju? Nie, jest to żadna przewaga. Dzisiaj gramy w tej samej lidze. Olimpia jest na fali znoszącej, Sandecja jest na fali odwrotnej, my jesteśmy po spadku, oni są po awansie, są zupełnie inne, jakby to powiedzieć, nastroje. My wyczyściliśmy kadrę i zbudowaliśmy ją po to, żeby w każdym meczu grać dobrze w piłkę i punktować. I przyjechaliśmy dzisiaj do Olimpii, nie wiedząc, jak oni grają, ale skoncentrowaliśmy się tylko i wyłącznie na sobie.